Jak kupić trafiony prezent? Mam dla Ciebie 10 podpowiedzi, mogą się przydać, gdy albo braknie Ci pomysłów na paczkę dla kogoś bliskiego, albo Ciebie dopytują, a co Ci kupić? No i może na tej mojej liście znajdziesz jakąś dobrą inspirację. Większość tych produktów znam osobiście, niektóre poleciły mi znajome osoby, do których mam zaufanie, inne gdzieś sam sobie kiedyś kupiłem, poużywałem, czy je dostałem. Linki są w opisie i tam znajdziesz informacje o sklepie, gdzie na dzień dzisiejszy te gadżety są dostępne. No i też ja szukałem takich linków w takich cenach, które są w miarę dobre na ten moment. Także mam nadzieję, że w momencie, gdy ten prezent potrzebujesz kupić, to znajdziesz. Numer jeden to stojak na słuchawki. To jest taki prosty i tani wynalazek, a ułatwia utrzymanie porządku. Ja myślę, że to może być coś dobrego dla osoby, która ma nauszne słuchawki, czy do montażu filmów, czy do grania. Numer dwa. Moja ulubiona gra, Quirkle. Ja oczywiście nie gwarantuję, że tobie też przypadnie do gustu, ale powiem, że u nas w domu to ta gra jest w ruchu każdego tygodnia. Niektórzy mówią, że to jest taki miks Sudoku i Scrabble. Numer 3 to są najlepsze słuchawki do rozmów telefonicznych, jakie kiedykolwiek używałem. One są proste, bo to takie rozwiązanie na kablu. Noszą nazwę JBL, czy chyba oryginalnie JBL Run. I kupiłem je w sumie przez przypadek. Dawno temu gdzieś w sieciówce, bo zgubiłem poprzednie słuchawki. Ale od tego czasu się z nimi nie rozstaję, bo mają dwie ważne zalety. Dobry mikrofon i mocne trzymanie w uchu. Numer 4. Podkładka na biurko. Moim zdaniem tutaj relacja jakości do ceny jest bardzo korzystna. Wbrew nazwie tej firmy nie jest naturalna skóra, jest to skóra sztuczna, czyli poliuretanowa. I myślę, że to w związku z tym jest prezent, który jest bezpieczny też dla kogoś, kto na przykład unika naturalnej skóry. Piąta pozycja to stojak pod laptopa. Bo o ile laptop to jest moim zdaniem świetny wynalazek do podróży, o tyle jak już stoi na biurku, to trzeba koniecznie go podnieść, żeby ekran był na wysokości wzroku. Dlatego, że jak ciągle pracujesz i ta głowa jest pochylona, to prędzej czy później będziesz mieć problemy z kręgosłupem. Także tutaj ten stojak pod laptopa to prezent zdrowy, no i dobry, myślę sobie. Szósta pozycja to zestaw mojej ulubionej firmy Logitech. Klawiatura z myszką. Jak tak patrzyłem na produkty, które oni w tej chwili mają na rynku, to myślę, że ten zestaw pod kodem MK470 jest taka dobra relacja jakości do ceny. Tylko tak, to jest zestaw dla ludzi od Windowsów. Jak ma to być dla Macowca, no to wtedy klawiatura K380 oraz myszka M350. No i oczywiście, jak to przystało na produkty dla ludzi z klanu z jabłuszkiem, ten zestaw jabłuszkowy będzie nieco droższy. No ale to podatek od jabłuszka. Siódma pozycja na liście to jest lampka do wideokonferencji. Jak ktoś sporo siedzi przed kamerą, to widzi różnicę między tymi, którzy są dobrze oświetleni, a tymi, co mają wprawdzie dobre kamerki, ale przy kiepskim świetle wyglądają po prostu słabo. Także to mamy jako gadżet dla wideogadających. Ósmy prezent, klawiatura dla użytkowników iPada. Ja tu myślę szczególnie o studentach i o uczniach, którzy mają iPada, ale nie mają laptopa. No i wtedy taka klawiatura jest idealnym rozwiązaniem, bo ten iPad staje się taką namiastką laptopa. I moim ostatnim odkryciem jest klawiatura marki Dux Ducis, jeżeli dobrze tą nazwę czytam. Ona kosztuje mniej niż 300 zł, a robi dokładnie to, co trzeba. Oczywiście myślę, że ona nie przebije swoją solidnością i jakością tych dwa lub trzy razy droższych produktów Logitecha czy Apple'a, ale myślę, że jest wystarczająco dobra. Dziewiąta pozycja to coś dla notujących odręcznie na gadżetach elektronicznych. Czyli albo jesteś wśród tych, co notują na Remarkable, na BooksNote, czy na tabletach Samsunga. No i wtedy dobrym prezentem będzie takie elektroniczne pióro Lamy EMR. Ono leży w dłoni, tak jak inne tradycyjne pióra tej firmy. No bo Lamy zwykle produkuje długopisy, ołówki, pióra i też wypuścili właśnie to pióro elektroniczne. Ja go używam, moim zdaniem jest bardzo dobre. Natomiast jeżeli notujesz na iPadzie, no to wtedy polecam Logitech Crayon. To jest taki dobry zamiennik oryginalnego Apple Pencil. No chyba, że nie notujesz, tylko rysujesz i szkicujesz, no to wtedy koniecznie oryginalne Apple Pencil, no bo tylko Apple Pencil ma ten czujnik nacisku na ekran. No to jest bardzo ważne, gdy rysujesz. Przy notowaniu to moim zdaniem nie ma znaczenia. No i listę zamyka taki niszowy gadżet dla tych, co nagrywają filmy, czyli teleprompter. Czyli jak masz nagrać jakiś wykład albo na przykład filmik na YouTube'a, to taki sprzęt pozwoli Ci zaoszczędzić czas. Bo napiszesz scenariusz albo punkty wykładu, a potem masz to wszystko przed oczami. Ja polecam model, którego sam używam, czyli Desview T2. No i jak mówiłem, linki do każdego z tych gadżetów są tutaj na dole w opisie. Mam taką nadzieję, że
Ten film ułatwi życie po obu stronach prezentowego równania, czyli tych, którzy myślą, co kupić i tych, którzy myślą, a co chciałbym dostać. Coś mi też mówi, że może ci się spodobać film, którego okładkę tutaj z boku widzisz. Podaję tak na wszelki wypadek. No i kończąc, życzę tobie i sobie udanych, trafionych prezentów. Pogodnie cię pozdrawiam.